Witam Państwa w czwartek 12 maja ze studia telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W dzisiejszych wiadomościach m.in. problem korupcji na celowniku, utrudnienia na drogach oraz Dzień Optymizmu w przedszkolu numer 36. Agnieszka Chlewicka-Bac, zapraszam na serwis. Wczoraj rano Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 6 osób. Do tej pory wiadomo, że jedną z nich jest Wojciech W., prezes gliwickiego Wasco, jednej z czołowych firm informatycznych w Polsce. Zatrzymano również byłą wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Jerzego K., wiceprezesa i współwłaściciela spółki Nowy Styl. Zatrzymanie ma mieć związek z przyjmowaniem i wręczaniem korzyści majątkowych i tak zwanym praniem brudnych pieniędzy w latach 2014-2015. Kierowcy poruszający się ulicą Jana Śliwki muszą się liczyć z utrudnieniami ze sprawą remontu nawierzchni, który rozpoczął się na odcinku od wiaduktu kolejowego do drogowej trasy średnicowej. Ruch na tym odcinku odbywa się zwężonym pasem. Wykonawca zapowiedział zakończenie pracy do dnia 14 maja. W związku z rozpoczynającymi się igrami i dzisiejszym korowodem studentów od godziny 16 nastąpią utrudnienia w ruchu na ulicach w centrum miasta, w obrębie ulic Tkackiej, Korfantego, Górnych Wałów, Zwycięstwa i Strzody. 12 i 13 maja zamknięte będą dla ruchu ulice Akademicka i Kirii Skłodowskiej od ronda w godzinach od 16 do 3 rano. Zalecany objazd ulicą Kujawską. Po raz kolejny przedszkole miejskie numer 36 na osiedlu Sztabu Powstańczego zaprosiło wszystkich mieszkańców osiedla na wspólne świętowanie Dnia Optymizmu. Z tej okazji odbył się festyn, który obfitował w wiele atrakcji. Dzieci przygotowały program artystyczny, licytacje prac plastycznych oraz liczne konkursy i zabawy, z których cały dochód przeznaczony został na leczenie ich kolegi Oliwiera, który zmaga się z bardzo ciężką chorobą. W tym roku po raz drugi organizujemy w naszym przedszkolu piknik. Piknik z okazji Międzynarodowego Dnia Optymizmu. Nasz piknik zorganizowany jest dla Oliwiera, naszego przedszkolaka, ponieważ potrzebujemy bardzo, bardzo dużo pieniążków na jego leczenie. Także zorganizowałyśmy to dla niego i dla jego rodziców. Będzie mnóstwo atrakcji, na których zaprosiliśmy nie tylko naszych rodziców i opiekunów przedszkolnych, ale także całą społeczność osiedla, a także i Gliwic. No mnóstwo atrakcji. Przede wszystkim są dmuchańce, skakańce, balony, frytki. Nasza kuchnia przygotowała pierogi swojskiej roboty, ciasta upiekli rodzice, w kawiarence jest kawa, także myślimy, że Państwo będziecie bardzo zadowoleni. No oczywiście występy przedszkolaków, tak, i wspólna zabawa dzieci z rodzicami. Zachęcamy do zakładania naszej magicznej ręki. Super, super zestaw. Tu pokaż panu. Jak podoba się pani piknik? Jest pani mamą dwójki dzieci? Tak, dwójki dzieci. Bardzo fajnie. Cieszymy się, że jestem festyn jak co roku. Także można zawsze na jakieś cele charytatywne zbierać pieniążki. Czy dzieci występowały? Czy jakieś występy artystyczne? Córka chodzi już do szkoły podstawowej, a syn jest jeszcze w maluszkach, więc raczej nie jest przewidziany żaden występ, jeśli chodzi o synka. A jak ma na imię? Michał. Michałek.
Mogę Cię o coś spytać? Jak Ci się podoba ten piknik? Ile masz lat? Trzy. I występowałeś dzisiaj? Powiem, że fajny, bardzo fajny piknik. Jest fajnie zorganizowany i można powiedzieć, że jest tak, że wszystko ma swoje ręce i nogi. Drugiego też za niego szkraba za 2 lata, będę miała drugiego teraz też w tym przedszkolu, bo polecam z miłą chęcią, więc... Jakie atrakcje najbardziej się podobają synowi? Jak widać, no to na razie tylko te dmuchane wszystkie zamki, więc na razie jesteśmy na zamkach każdym, jaki istnieje tutaj. Już dziś kolejne wydanie Studia Prasowego. W tym odcinku sprawdziliśmy, jakimi perspektywami rozwoju kusi młodych gliwiczan Wojsko Polskie. Specjalny wyjazdowy odcinek Studia Prasowego z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach z udziałem pułkownika Nowogrodzkiego i komandora Szlachcica. Jak to jest? Do wojska przychodzi chłopiec, wychodzi mężczyzna? Jesteśmy przekonani, że tak to właśnie się odbywa. Te ćwiczenia, zagadnienia, z którymi spotyka się tutaj w koszarach, no powodują takie utwardzenie tego charakteru, bądź też zbudowanie zupełnie innej postawy. Myślę, że wychodzi mężczyzna. Jak wypada młodzież? Czy faktycznie, jak to mówi dużo dorosłych osób, dzisiejsza młodzież nie ma w sobie żadnej kondycji fizycznej, niczego? Czy to jest trochę przekłamanie? Znaczy, panie doktorze, młodzież, nie można powiedzieć w ten sposób, że młodzież nie ma kondycji. Młodzież ma kondycję, natomiast najważniejsze jest to, co ta młoda osoba chce. Czy faktycznie chce iść do tego wojska, czy nie. W minionych czasach, gdy służba wojskowa była w formie obowiązkowej, i stosunek do wojska był troszeczkę inny niż w tej chwili. Młodzi ludzie jednak zrobili wszystko, żeby od tego wojska w jakiś sposób uniknąć. Czyli starali się przedstawiać jakiekolwiek dokumenty uniemożliwiające im otrzymanie kategorii A. W obecnych czasach, gdy ten stosunek do wojska jest inny i praktycznie jest to forma, w tej chwili jest to forma sensu stricte tylko wyłącznie ochotnicza, młodzi ludzie garną się do wojska, w związku z powyższym robią wszystko, żeby nawet te swoje niektóre wady i uszczerbki na zdrowiu ukryć, po prostu dążą do tego, żeby otrzymać kategorię A. Jest bardzo duże zainteresowanie. W tej chwili mamy wszelkie formy służby ochotniczej, dlatego przychodzą do nas osoby, które w jakiś sposób z tym wojskiem chcą się zetknąć, chcą spróbować, czy im się uda, czy podołają. Jedne pozostają na dłużej, inne mówią, no niestety to zagadnienie jest zbyt wymagające i rezygnują. W dzisiejszym serwisie to już wszystko. Przypominam, że można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, śledzić w internecie na stronie tvimperium.pl i na portalach społecznościowych. Dziękuję za uwagę i zapraszam na prognozę pogody na piątek.